Naszą misją jest dostarczenie wysokiej jakości roślin i krzewów ozdobnych do wszelkiego rodzaju ogrodów. A wszystko po to, abyście mogli Państwo stworzyć ogrody swoich marzeń i mieli doskonałe miejsce do wypoczynku. Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Policja przyznaje, że tak spokojnych świąt wielkanocnych nie pamiętają. Jakie one były na drogach powiatu kutnowskiego, zobaczcie Państwo sami. Święta wielkanocne to okres wytężonej pracy policjantów z drogówki, jednak tym razem kierowcy zrobili im świąteczny prezent. Kutnowscy policjanci przyznają, że tak spokojnych świąt wielkanocnych nie pamiętają. W ciągu 3 dni świątecznego weekendu na drogach powiatu kutnowskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Niestety mimo apeli kierowcy nadal wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Nocy policjanci zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista zatrzymany 28 marca o godzinie 9.50 w Krośniewicach przy ulicy Parkowej kierował Hyundai Empony i miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mieszkańcowi powiatu kutnowskiego grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Również nie odnotowano chuligańskich wybryków związanych z lanym poniedziałkiem. Na drogach było spokojnie, sprawdźmy zatem, ile pracy mieli lekarze na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Jedni świętują, a inni pracują, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Lekarze z Kutnowskiego SOR-u mieli sporo pracy podczas świąt wielkanocnych. Na oddział począwszy od piątku do poniedziałku trafiło 229 osób. 108 osób były to przypadki ambulatoryjne, czyli udzielono pomocy i osoby te zostały wypisane do domu. Jednostkami dominującymi były urazy, ale nie komunikacyjne, oraz bóle brzucha i bóle w klatce piersiowej. Kilka osób na szpitalny oddział ratunkowy zgłosiło się po przejedzeniu i po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu, ale to nie była jakaś zatrważająca liczba. Wygląd Kutnowskiego Parku Traugutta powoli ulega poprawie. Jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie? Plenerowy, nieduży amfiteatr, takie były wstępne koncepcje na zagospodarowanie miejsca po demontażu sceny stojącej w samym sercu parku Traugutta. Plany jednak uległy zmianie. Tak jak Państwo widzieli, jest ta niecka, którą kiedyś tam była scena, zostało to wszystko wyczyszczone. No chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby tam powstał plac zabaw, ale to będzie dopiero skorelowane z tym, jak będzie zrobiony projekt biblioteki. W tej chwili ten projekt biblioteki się robi, rozbudowy. Chcemy złożyć ten wniosek do konkursu, który ma być ogłoszony podobno gdzieś na koniec drugiego kwartału. No więc w tej chwili jest robiony tak zwany program funkcjonalno-użytkowy, czyli to jest taki no, skrócony, można powiedzieć, projekt, ale już z kosztorysem, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, o jakich pieniądzach rozmawiamy i będziemy ten projekt składali. I wtedy najprawdopodobniej będzie konieczność likwidacji placu zabaw, który jest dzisiaj, więc chcemy nowy plac zabaw robić właśnie w tej niece. To są rzeczy, które związane są z placem zabaw. W tym roku miasto zaplanowało także remont kolejnych alejek w parku Traugutta. Nie czekaj na ostatnią chwilę, przypomina fiskus. Ostateczny termin rozliczenia podatkowego mija 2 maja. W Urzędzie Skarbowym widać już spory ruch. Trwa okres składania zeznań podatkowych w Kutnowskim Urzędzie Skarbowym. Złożenie deklaracji podatkowej zabiera zaledwie kilka minut i coraz większą popularnością cieszy się rozliczenie PIT-ów przez internet. Do Urzędu Skarbowego w Kutnie obecnie wpłynęło ponad 23 tysiące zeznań podatkowych, co stanowi około 60% spodziewanej liczby deklaracji. Ponad 42% zeznań są to zeznania, które wpłynęły drogą elektroniczną. Dla porównania w roku poprzednim było to około 35%. Zachęcamy oczywiście do wyboru tej formy opodatkowania. Przy rozliczeniu możemy przekazać swój 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zawarty został w około 50% złożonych do tej pory zeznań podatkowych. Przypomnijmy, w tym roku nie ma większych zmian w podatku dochodowym. Nieco zmienił się jedynie układ druku PIT i na przykład ulgę na dziecko rozliczamy na podstawowym formularzu, nie dołączamy żadnych załączników. Informujemy również wszystkich Państwa, iż w ramach tegorocznej akcji PIT w Urzędzie Skarbowym w Kutnie zorganizowany zostanie dzień otwarty. Będzie to w sobotę, 16 kwietnia. W tym dniu urząd otwarty będzie w godzinach od 9 do 13. Wydłużone zostaną również godziny pracy urzędu w dniu 28 i 29 kwietnia. Urząd czynny będzie do godziny 18. W czwartek 31 marca o godzinie 16 w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się ostatnie miniseminarium dotyczące kutnowskiego budżetu obywatelskiego. W czwartek 31 marca o godzinie 16 w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się ostatnie miniseminarium dotyczące kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Podczas spotkania będzie można podyskutować o tym, jak budżet może angażować mieszkańców, a także będzie można zobaczyć przykłady innych działań w ramach budżetów obywatelskich. Prelegentkami będą Anna Dyderska, projekty w budżecie obywatelskim, dla kogo i z kim, i Katarzyna Książczak, porozmawiajmy o Kutnie, rozmowa o priorytetach i potrzebach mieszkańców. Miniseminarium to jedno ze spotkań, które odbywają się w ramach projektu Budżet Partycypacyjny w Kutnie, realizowanego przez Społeczną Fundację Miasta Kutna w partnerstwie z Miastem Kutno oraz Stowarzyszeniem Opus. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Przedwiośnie oraz wiosna jest okresem szczególnie trudnym dla strażaków ze względu na palące się zarośla, trawy na nieużytkach, wałach przeciwpowodziowych, łąkach oraz w przydrożnych rowach. Co roku ponad połowa strażaków w okresie od marca do maja to pożary.
Na łąkach, nieużytkach, w przydrożnych rowach i na miedzach pojawiają się niszczące płomienie. Jest to znak, że rozpoczyna się sezon na wypalanie traw. To jest walka z wiatrakami. Jeden pożar zostanie ugaszony, a już pojawia się kolejny, alarmują strażacy. Jeżeli chodzi o nasz powiat, to w ubiegłym roku odnotowaliśmy 50 takich zdarzeń. W miesiącu marcu w tym roku mieliśmy już 8. Odnotowaliśmy 2 pożary, pożar w Kutnie, 2 w Rzychlinie, w Krośniewicach, w Łaniętach, również w Babach, Ostrowy i Leszno. Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi, ale także dla przyrody. Co więcej, wypalanie traw jest surowo zabronione i grozi za nie kara grzywny. Częściej te pożary powstają na terenach nieużytków, ale też zdarzają się koło domostw. I tutaj jest przede wszystkim zagrożenie, tak? Ponieważ pożar ten rozwija się bardzo szybko, zmienia często kierunek, więc ja już tutaj powiem tak z praktyki, ponieważ niejednokrotnie brałem udział w takich akcjach, nie jesteśmy sami w stanie zapanować nad takim pożarem, więc tutaj tylko siły i środki Straży Pożarnej są w stanie poradzić sobie z tego typu pożarami. Apelujemy o rozsądek. Zanim podpalisz, zastanów się, czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. 2 kwietnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku uznało autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok raka czy cukrzycy. Z tej okazji w Kutnie przejdzie niebieski pochód. Rozdawane będą ulotki informacyjne oraz niebieskie balony. Niebieski marsz wyruszy spod kościoła Świętego Wawrzyńca o godzinie 11 i przejdzie ulicą Królewską w stronę Fontanny i Placu Piłsudskiego. W nowo wyremontowanej hali sportowej w szkole podstawowej nr 1 odbyła się dziś uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień prezydenta miasta Kutno w ramach podsumowania wyników we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku. Więcej o tym w materiale filmowym. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień prezydenta miasta Kutno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku miała szczególny charakter. Odbyła się w nowo wyremontowanej hali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Kutnie. Dzięki wielkiej determinacji władz samorządowych, prezydenta Kutna oraz decyzji podejmowanych w wyniku uchwał radnych Rady Miasta Kutno możemy dziś poszczycić się obiektem na miarę XXI wieku. Życzę sobie i naszemu środowisku, aby ta hala przyczyniła się do rozwoju kultury fizycznej i sportu, aby była terenem nie tylko sportowej rywalizacji, ale także miejscem spotkań, nawiązywania nowych przyjaźni i kontaktów w duchu sportowym. Podczas uroczystości uhonorowana została drużyna młodzików Miejskiego Klubu Sportowego Stal Baseball i Softball Kutno za zajęcie 1. miejsca w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików i Pucharu Polski Młodzików. Nagrodę z rąk prezydenta otrzymały także softbolistki Miejskiego Klubu Sportowego Stal Baseball i Softball Kutno za zajęcie 4. miejsca w Polskiej Lidze Softbolu Kobiet i 2. miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorek w Softbolu. Gratuluję jeszcze zawodniczkom i zawodnikom i życzę sukcesu w tym roku. Jeszcze są człowieczki, które myślę, że będą dobrze służyły właśnie tutaj, na tej hali. Po części oficjalnej swoje umiejętności taneczne zaprezentowały uczennice szkoły. A na koniec swoich sił w baseballu próbowali także koszykarze Polpharmexu. Jutro o godzinie 18:00 mecz Polski Cukier Toruń kontra Polpharmex Kutno. W kolejnym ligowym pojedynku podopieczni Jarosława Krysiewicza zmierzą się z twardymi piernikami z Torunia.
W kolejnym ligowym pojedynku podopieczni Jarosława Krysiewicza zmierzą się z twardymi piernikami z Torunia. I chociaż kutnowski Polfarmex nie jedzie do miasta Kopernika w roli faworyta, nie oznacza to jednak, że w tym spotkaniu zabraknie emocji. Na piątkowy mecz do Torunia z kutnowskimi farmaceutami wybiera się blisko 300-osobowa grupa fanów. Polski Cukier to bez wątpienia jeden z najsilniejszych kadrowo zespołów w lidze. Nikt w Toruniu nie ukrywa medalowych ambicji, co dobitnie potwierdza zbudowany skład. Spotkanie Polski Cukier Toruń Polfarmex Kutno odbędzie się w piątek 1 kwietnia o godzinie 18 w Toruniu. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie zachęca do składania dokumentów na 6-miesięczny staż. Wybrane osoby otrzymają po zakończeniu stażu oferty pracy. Szkolenie pod nazwą Elektromechanik będzie okazją do zdobycia wiedzy z zakresu montażu oraz konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych. 14 kwietnia Urząd Pracy organizuje spotkanie dla chętnych. Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się 14 kwietnia w starostwie. W tej chwili organizujemy już nabór na elektromechanika, gdzie właśnie zajęcia praktyczne będą odbywać się u pracodawców, którzy później wybiorą osoby z tego kursu na zatrudnienie w pracy i są to dwa zakłady, Frazenius, Kabi i Kellogg. Wymagania stawiane kandydatom to posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wykształcenie średnie. Uczestnikom będzie wypłacane comiesięczne stypendium przez okres 6 miesięcy. Wszelkich informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy. Nabór trwa do 15 kwietnia. Gospodarstwa i firmy mogą wziąć udział w powiatowym konkursie Lew Kutnowski. Zgłoszenia do 15 maja. Pierwszy powiatowy konkurs Lew Kutnowski skierowany do rolników i firm z terenu powiatu kutnowskiego ma wyłonić gospodarstwa, firmy, które najlepiej się rozwijają, wykorzystują lokalny potencjał czy korzystają ze środków zewnętrznych. Kandydatów można zgłaszać do 15 maja bieżącego roku. Nagrodą główną w konkursie będzie tytuł oraz statuetka Lew Kutnowski. Ponadto przyznane zostanie wyróżnienie, którym będzie statuetka KWOS. Finał konkursu do 30 września 2016 roku. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura 1 stopień w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W niedzielę przeważnie słonecznie, temperatura 13 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 5 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. Poniedziałek zachmurzenie duże z przelotnymi opadami, temperatura 15 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale.